Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z Open Boxem, pierwszym wrażeniem książki od zdrowych, książki aniołowej, że tak powiem. Przyszła do mnie przesyłka czas temu, ale chciałam porządnie się do tego wszystkiego przygotować, więc dlatego dzisiaj zobaczymy, jak to wygląda. Słuchajcie, paczka nieotwierana, jak widzicie, więc przy Was otworzę. I zobaczymy pierwsze wrażenie tej książki. Oczywiście spodziewajcie się w krótkim czasie, już nie będę afirmować i zapowiadać, po jakimś czasie recenzji z tą książką, ale zobaczymy, jak to wygląda na pierwszym wrażeniu, jak tylko się do tego dobiorę. Jestem genialną youtuberką z genialnymi umiejętnościami otwierania pudeł. Także działamy. Co by nie poprzecinać? No pewnie do góry nogami zaczynam otwierać. Czyli słuchajcie, książka. Dobrze, że zrobiłam open boxa na żywo. Upity cydrem niosę ci brokat. Dzięki chłopaki. Czyli książkę macie wysłaną w pudełeczku. Założę się, że nie każdy dostaje. Ja to sobie muszę wyciąć w ramkę, bo jeszcze kiedyś, jak ktoś będzie sławny, to jeszcze się przyda. Dobra. A mam nagrane, że to od nich. Nie będzie wątpliwości. I słuchajcie, mamy filmiku. Dobra, tutaj odpudełkuję. Jeszcze w folię. Chłopaki, książki naprawdę... Nawet jak je poczta potraktuje byle jak, to dadzą radę. No ja wiem, że to jest wasze dziecko. No i turkusowy świat musi być. Mamy turkusowy papirek. Odpakowujemy. Ale pudełko było zacne. Pudełko było zacne, słuchajcie. To sobie odpakuję. Odpapirkuję. Zostanie to złożone zaraz, a tu mamy książkę. Słuchajcie, ja właściwie widziałam zdjęcia tej książki, ale miałam wrażenie, że to jest miękka okładka. A tu mamy okładkę twardą, mamy zmodyfikowaną, wymyśloną, wycudowaną i wymedytowaną pieczęć, nazwijmy to anielską. Malach, posłaniec, Gabriel Piernikarz. Kielnówka nieśmigana, jeszcze zakładka nieużywana. Książka ma zakładkę, słuchajcie, w dzisiejszych czasach. Ja nie wiem, jaka jest cena tej książki, jaka jest cena pojęcia. Powinnam to sprawdzić, ale zaraz tutaj Dorota sprawdzi, to wam powiem. Natomiast od razu mówię, twarda okładka i książka w dzisiejszych czasach, która jest na naprawdę dobrym papierze. No, fajny papier. Oraz z kolorami, jak widzicie, oraz twardą oprawą, oraz zakładką Hello. Dobry notes. Chłopaki, jesteście Mercedesy wśród wydawnictw. Dobra, patrzymy. Książka ma stron 278. I mam dedykację. Poczekajcie, zobaczę, czy mogę przeczytać. Wiadro brokatu się sypie. Joasiu. Chociaż to nie do końca twój temat, to ufam, że nie jeden raz pieczęcie zawarte w tej książce okażą się pomocne w codziennej pracy magicznej i w życiu. Pozdrawiam cię po Gabriel Jednorożec. Czyli tak, słuchajcie, książka kosztuje 85 zł, jeżeli chodzi o księgarnię, tak patrzę. Tutaj Dorota znalazła, także to już nawet nie chodzi o to, że to się przeczyta i rzuci, ale chłopaki, jeżeli wydają kronikę, wydają książki, to są w zasadzie podręczniki. Potraktujcie tę cenę, kiedy można kupić kiepską książkę za 4 dychy, te 85 jako włożenie w swój podręcznik. Na pierwszej stronie dedication. No i mamy pieczęć. Ja przejdę do spisu treści, tylko zobaczymy stopkę. Tytuł Malach Posłaniec, autor Gabriel Piernikarz. Korekta i redakcja Małgorzata Suzuki. Projekt, koncepcja i realizacja Gabriel Piernikarz i Adrian Urbaniak. Skład Adrian Urbaniak.
Wydanie pierwsze w Częstochowie, numer ISBN. Prawa zastrzeżone. Wykorzystaniem jakiejkolwiek techniki. Chłopaki, sorry, haha, ale będę wykorzystywać. Najwyżej mi klątwą obrzucicie, trudno. Dobrze. I mamy cytat przewodni, tak? A co jeśli anioł to cicha istota, która pilnuje mnie od dnia poczęcia? Była przy moich narodzinach, cieszyła się każdym dniem, który przeżyłem. To ta istota pilnowała mnie i wspierała, śmiała się wraz ze mną, a czasem i płakała. A co jeśli ta istota, która opiekuje się mną i wspiera mnie, jest realna? Jeśli tak postępuje anioł, to znam jego imię od wielu lat. Alina, moja mama. Tutaj jej dziękuję, a to są podziękowania. Bez niej, jej poświęcenia, miłości i pracy nie byłoby mnie i niczego, co stworzyłam, tworzę i tworzyć będę. Wzruszające. Bardzo ładnie, dobrze. Ale zobaczcie, jak oni spis treści zrobili. Czy to? To nie jest po prostu. To nic nie jest po prostu. Mamy wstęp, zaraz zobaczymy jaki. Powstanie świata, plany egzystencji światy w kabale, nadać nazwę źródłu, malachi, góry, tworzenie i praca z pieczęciami, 72 anioły i ich korespondencja z czasem, sefiroty, wszystkie 10 mamy tutaj, keter, od keter po malakut, czyli od najwyższej do najniższej, pewnie będą opisane. I to jest fajne, bo jeżeli próbujecie zdobyć wiedzę o kabalistyce, jest ta wiedza tak napisana, że ja generalnie drukuję pewne rzeczy. Wiedzę 3 razy podkreślam i wtedy dopiero wiem. Dobrze, mamy tak. Kreacje, klucz do tworzenia pieczęci, alfabety magiczne, rytuały, pieczęcie aniołów 4 żywiołów, to ja zaraz sobie to zajrzę, mi to będzie interesowało, pieczęcie 7 dni tygodnia, tabela korespondencji, zakończenie, sygile 72 aniołów urodzeniowych, podziękowanie o autorze, bibliografia. Przejdziemy może do autora. 277, co oni tam nasmarowali? Malutko, co tak mało o autorze? Zamiast książkę wydać normalnie biograficzną. Gabriel Piernikarz, pasjonat świata, ludzkiej natury i wszystkiego, co określane jest mianem magiczne. Wychowany na południu Polski, gdzie przyroda i cywilizacja spotykają się u fundamentów wapiennych skał, monumentalnych drzew, wiekowych źródeł i zamkowych ruin. Od dziecka zafascynowany mistycznym wymiarem świata i wiedzą przodków. W swojej codziennej pracy duchowej łączy wiele technik okultystycznych i magicznych. Od zielarstwa przez schudu aż po wysoką magię. Przeczytam magię. Szeroko pojętą energią pracuje od 30 lat, codziennie doskonaląc siebie i zgłębiając swoją wiedzę. Dzięki plastycznemu wykształceniu, czego zazdraszczam, chodzi o wykształcenie ze względu na to, iż zawsze wszystko u nich wygląda po prostu cudownie. To, że działa, to wiadomo, ale wygląda cudownie. Głównym językiem autora jest obraz, kształt i kolor, które wraz z fascynacją symboliką umożliwiły odkodowanie wielu systemów magicznych. Przełożenie ich na język współczesny, uporządkowanie i zakodowanie ich w nowej formie w sposób logiczny dla współczesnego odbiorcy. Gabriel Piernikarz jest również założycielem pracowni ezoterycznej i sklepu Cedrowe Wzgórza, miejsca, w którym powstają artefakty do działań magicznych i rytualnych. Uwielbiam to słowo. Też zawsze mówię, że u nas w sklepie są artefakty. Ręcznie wykonywane narzędzia magiczne tworzone są z pasją w oparciu o wieloletnie doświadczenie, pradawne przepisy, wiedzę przekazywaną z pokolenia na pokolenie, zapewniając jednocześnie klientom Cedrowych Wzgórz najwyższą jakość wizualną i energetyczną. Tutaj mogłabym się 4 jednorożcowymi kopytkami podpisać. Chciałam zobaczyć pieczęcie aniołów 227 tych 4 żywiołów, bo wiecie, że jestem żywiołowa. Bardzo mamy znaki 4 żywiołów. Uwielbiam danym pismem. Zobaczcie, jak to wygląda po prostu, tak? Mamy początek rozdziału i mamy pisane pismo, tak jakby ktoś pięknym piórem namazał. No, właśnie, no. Robi. Nie chcielibyście widzieć książki, którą ja bym wydała. Treść byłaby cudowna, a niekoniecznie. Mamy ogień, boskie imię Elohim i mamy Michaela przy ogniu. Mamy tutaj pieczęć ogniową. Dobrze, że te pieczęcie są duże, bo teraz wyraźnie widać litery, bo któreś krońce świateł, jak były litery na pieczęciach Salomona w pierwszej, one były dosyć niewyraźne, trzeba było znać tak dobrze to przerysować. Mamy wodę, czyli Archanioła Gabriela. Pieczęcie
Ja sobie to normalnie, chyba normalnie skseruję sobie to. A on nie wykorzystywać w żadnej formie. Jak nie wykorzystywać? Se skseruję, se na ołtarzu umieszczę. Nie ma. Rafael. Proszę bardzo, czyli mamy żywioł powietrza. Piękny. Później. I zostaje nam żywioł ziemi, czyli Uriel. Uriel jest moim aniołem, którym się przyśnił właśnie. Ziemi, ciekawostka. Dobra. Idziemy do występu. Nie będę wam go czytała, książka jest do przeczytania. Na pewno wam opowiem i zrobię z tego pełną recenzję. Mamy przypomnienia, jak wygląda drzewo życia i wszelkiego rodzaju sefiroty. Jeżeli ktoś chce, może sobie zawsze przerysować jeszcze drogi i ścieżki kart tarota w to wsadzić. Żeby... Nie żeby wróżka Joanna była tylko biedronkową wróżką. No kabałę liznęła. Tarotowo pod tym względem najbardziej, nie anielskim. O, mamy proszę. Sefiry wyjaśnione. Pięknie od Keter. Pięknie, pięknie. Anioły przyporządkowane. To jest taka część, bym powiedziała, wyjaśniająca pewne rzeczy. 72 anioły. Ich korespondencja z czasem. Tu jakby wpisał w to koło karty tarota, to by jeszcze anioły do tarota do porządku. O. Och, i kolorki mamy. No, kochani, przegięliście mi tutaj z tym żółtym, ale dobrze, dobrze. Ktoś się skupi i będzie musiał czytać. A skoro Keter... Tak ma być. Rozrysowane. Bardzo wyraźnie. Podzielone właśnie na te wszystkie kolory. I tutaj zobaczcie, każda sefirota ma swoje umiejscowienie, jak gdyby, proszę, wiadomo o czym mowa. Ja myślę, że jest to książka po części dla bardzo długodystansowych, bym powiedziała, magów, a po części dla osób świeżych, bo tak, jeżeli jesteś długodystansowym magiem, zrozumiesz to wszystko rozmieszczenie i to będzie takie kompendium i podręcznik. Natomiast jest tu również część do praktycznego wykorzystywania wszelkiego rodzaju właśnie pieczęci. A praca z pieczęciami to jest magia wysoka już. Dokładnie tak. Książka wizualnie jest cudowna. Co jest w środku? Ja sobie to oczywiście poczytam i przyjdę do was z recenzją poczytującą, czyli już jak gdyby, jeżeli bym mogła powiedzieć co i jak. Natomiast z rozmów z chłopakami, z rozmów na forach internetowych, czatach i z tego, co tutaj widzę, komu bym ją polecała? Na pewno nie tym osobom, którym wydaje się, że oczywiście działa to wszystko. Tak, ja sama mówię, że jestem prostą czarownicą i tam zwiążę trzy supełki i ma działać, bo ma działać. Natomiast to nie jest tak, że ja się nie interesuję czymś, co może nie jest praktyczne dla mnie, ale jest po prostu ciekawe i daje większy ogląd sytuacji. Jak widzicie, oni tu robią przyporządkowanie 72 aniołów do czasu, a ja mówię wstawić karty tarota, bo też są takie koła i już działa. Cały system ezoteryczny się po prostu łączy, więc dla osób, które niekoniecznie też zajmują się aniołami, to również jest bardzo dobra treść. No i mówię, no i traktować to należy jak podręcznik, traktować to należy jak książkę, z którą można będzie pracować, a nie przeczytać i odłożyć. Głębszą recenzją przyjdę za jakiś moment, ale chciałam wam taki open box zrobić i myślę, że dobrze, że zrobiłam, bo box był akurat wybitnie jednorożcowy. Także dzięki chłopaki, wiecie, że zawsze jestem z wami, jeżeli ktoś zrobi wam krzywdę, to wstanę i wyjdę. I wiem, że w drugą stronę też to tak działa, także trzymajcie się. Kawał dobrej roboty robicie, jesteście pozytywni energetycznie, a to w tym świecie ezoterycznym jest na wagę złota. Także dzięki za wysłuchanie i do zobaczenia.